Lemana bardzo dobrze pamiętam, bo jeździłem jako dwuletnim i później na trzyletnim też startował w Warszawie przed Dermami Wiedeńskimi dwa razy. No nieskutecznie nie wygrał, był raz był trzecim, raz czwartym, ale był koń bardzo dobrze przygotowany i pełny kondycji. I wystartowaliśmy do Wiednia z końmi, samochodem, 5 koni żeśmy zabrali. Był faworyzowany u nas polski koń Dandelion pana Walickiego, ale ja miałem w siodle, byłem na Nemanie. Nemana bardzo lubiłem konia, bo był bardzo charakterny, spokojny, bardzo dobry charakter miał i tylko prosiłem, żeby był bardzo suchy tor, bo on bardzo lubił po suchym torze, a tutaj w Warszawie biegał dwa razy po ciężkim torze i on tego bardzo nie lubił. No wyprawa była bardzo ciekawa, jechaliśmy samochodem, zajechaliśmy do tego Wiednia. Na granicach, no trwało około 20 godzin jechaliśmy, ale tam w Wiedniu, że nas bardzo mile przyjęli. Dostaliśmy takie letnie stajnie, bardzo fajne, no ja tylko tego Nemana chodziłem sam, bo to chłopiec nie był od Molendy. I ja pracowałem przy nim bardzo, Walickiemu się to podobało, że koń bardzo charakterny, spokojny, zjadł, zaraz kładł się spać. No i przychodzi niedziela, trening tam, zrobiliśmy taki galop lekki jeszcze po tym torze, że zapoznał się z torem. Koń po prostu był w takiej kondycji, aż piszczał. No i derby, 22 konie biegało w derbach. Różnych koni z Francji, tam ze Szwecji, ze Szwajcarii. Duża stawka była, dobrze, okeje wszyscy. No i ja miałem numer startowy pierwszy. Wystartowałem tak przy końcu za nimi, ale cały czas miałem przy bandzie, miałem bandę i cały dystans jechałem w dystansie po małym kole. Po zakręcie się przekładałem, byłem na jakiejś 10 pozycji, na prostą to gdzieś jakiejś 8 pozycji, no ale taki wachlarz się na prostą zrobił, wszystko odbiło w pole. Ja zostałem przy bandzie już na jakiejś 4 pozycji, przede mną dwa konie. Ja dlatego siedziałem przy bandzie, bo przede mną szły konie bardzo lekko w ręku, dobrze żokieje i mówię, oni w końcu muszą jakiś ruch zrobić, to konie im tam się odsuną i ja będę mógł przejść po kanacie, czy jakimś drugim kołem. No i jakieś na 400 metrów, 500 metrów zrobiłem się taki ruch, zaczęli jechać już na finisz. No i zrobiłem się taka lekka przejście takie i ja w te przejście wcisnęłem się. Jak się wcisnęłem, to ten Neman jakby dostał skrzydeł po prostu. Aż się sam zdziwiłem. Ja oglądam się do jakieś 100 metrów przed celownikiem, a oni są 6-7 długości za mną. Ja mówię, no to już teraz, już tu wygrałem te derby. Była to dla mnie wielka sensacja, bo koń polski wygrał po 83 lata temu i teraz ja miałem szansę takiej, z której ja zdobyłem te derby na Nemanie. Był wielki sukces. Wiedeńczycy, Polaków bardzo dużo było. Cieszyła się, że w takiej dużej stawce polski koń zwyciężył.